Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, w którym wrzucam głos od kilku, no myślę, że parę dobrych miesięcy. Postanowiłem, że zmienię swój content po prostu naprawdę na długi czas. Dlatego po prostu pomyślałem, że po prostu zacznę nagrywać sobie, jak gram se wgrane, jakieś mody tworzyć dla was specjalnie, tak? Dla was i dla siebie. No. I ogólnie sobie grasz w jakieś starsze wersje. Tutaj mam takiego moda, że mogę sobie wybierać drop przedmiotów. No, tak w skrócie. Ale zanim przejdziemy do tego materiału, prosiłbym was, żebyście zostawili lajkacza oraz subskrypcja z dzwonkiem. No i to tyle, co was oczekuje. Przejdźmy od razu do materiału. Tak, zagramy sobie tutaj na tym presecie 5. I dodatkowo hard mode, dodatkowo quality na high. Myślę, że hard mode przejdziemy, myślę. Hard mode da na spokojnie, ale nie obiecuję, że będziemy na pierwszym dniu przejdziemy, bo ja nie jestem jakiś super doświadczony w grany, mimo że gram już 4 lata. Nie jestem jakiś taki super w grany, że przejdę tą grę w 2 minuty. Ja mam fan z tej gry i lubię po prostu w tą grę grać, dlatego od razu na starcie. Od razu na starcie tutaj pyk. Dziękuję, Master Key. Pyk. Tutaj od razu to otworzymy. Babcia jest dosłownie za nami. Szybko idziemy po kurze, żeby strzelić w śrubokręt. Chodź, babcia. Babcia? Idzie. No. Ile ona tych tam pułapek stawia? No. Babcia. No, gitara. Idziesz? Spać, do widzenia. O Jezu, weź ty przejść teraz tu. No nie mogę. O, przeszedłem. Dobra, lecimy. Myślę, że ta kusza mi się już tak średnio przyda. Idziemy tutaj ładnie, pięknie ogarnąć sobie. Wiecie, ja też nie pamiętam tych ustawień i presetów na pamięć. Myślę, że damy radę to przejść. Z tego, co mi się wydaje, w karkiu będzie teraz, w bagażniku będzie pokrętło. Od babci. No dobra, to akurat pa. No, widzicie, już tutaj ogarniamy temat. Ładnie, pięknie, ale no dobra. Też będę grał w grany na PC-cie z głosem, ale to, no myślę, że nie w jakimś najbliższym czasie, ponieważ jeszcze nie mam mikrofonu, muszę sobie mikrofon ogarnąć i wtedy będę mógł do was mówić podczas tej gry. Także... Bierzemy młotek. Ciągniemy za dzielotynę i dzwonimy dzwonkiem. O, jest. Idzie babcia. Nie zobaczyła mnie. Ej, tutaj te drzwi. Trochę szybciej zamknę. Dobra, jest babcia. Jest babcia, która jest naprawdę szybka. No i dostałem.
Mówiłem, nie przejdę tego. Jednego dnia chciałem szybko po baterię pobiec, ale... No niestety, okazało się to śmiertelnym pomysłem. Ale myślę, że damy radę to przejść. A jak nie, no to, moi drodzy, trudno. Życie. Po prostu życie. Dobra, bierzemy ten tutaj wazonik. Ile to tak w ogóle nazwać można i czekamy teraz na nią. No. O, nie mogę, no. No jak się, no. Kurde, ona to miała pójść, a nie. No kurde, no już trzeci dzień. Dziękuję. Przegrana. Żartuję, no ale... Po prostu jakoś... Nie wiem. Nie wiem, czemu mam dziwne skojarzenia, że jak pierwszy raz w tę grę grałem, to... Jakoś inaczej to wszystko było, ale... Grała się na prawie tej samej wersji, co ostatnio. Nie śpieszy się. W melonie jest klucz do kłódki. Dlatego musimy go oczywiście zdobyć. Trollowanko babci. Czy ja jestem jakiś głupi, czy co? Dobra, okej. Zdziwiłem się. Ale też może się trochę rozkojarzyłem po prostu. To nie jest dziwne w moim przypadku. O, już biegnie. W końcu to jest typ ciężki. No! Cwaniara jedna! Dziękuję. Dobra, moi drodzy, patrzcie. Robimy tak. Jaki mi tutaj zrobiliśmy, kurde, has stulecia normalnie. Muszę to... Teraz babcia będzie na dole. Jest na dole. I teraz zrzucamy jeszcze tego manekina na. Dobra, babcia. No to co, żegnamy się, pani babciu. Gdzie ja tu położyłem tego master kiatu? Czekamy na babcię oczywiście, żeby ją wkurzyć. Na jej oczach zostaliśmy ucieknięci. Zwialiśmy jej. Na jej oczach jej uciekliśmy z babci. Normalnie widzicie? Załatwiliśmy ją, uciekliśmy jej na jej oczach. Po prostu. Szkoda, że nie zrobili takiego zakończenia.
że my kopiemy w te drzwi i spierniczamy. W każdym razie dzięki za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia lub nocy, w zależności kiedy to oglądacie. Oraz wesołych świąt, bo się zbliżają, chociaż jeszcze powiem to pewnie w 50 razy w kolejnych 50 odcinkach. Także na razie, moi drodzy, życzę Wam dużo spokoju i szczęścia. Na razie.